Siemanko, witajcie na kanale Git, z wami Doman. Jacek, dzień dobry. Zapraszamy na test kolejnego pojazdu elektrycznego na naszym kanale. Nie jest to samochód, jest to hulajnoga Scooby-Dooby-Doo od Yugo, 6,5-calowa. Na rynku są jeszcze większe i na pewno tym większym też się przyjrzymy. Mówiłem o tym, że będziemy sprawdzać jeszcze większe, bo Yugo ma w swojej ofercie 8 i 8,5-calową jeszcze hulajnogę, z tym, że 6,5-calowa i 8-calowa są do siebie bardzo zbliżone, różnią się tylko i wyłącznie wymiarem, bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o rozkład tego wszystkiego, to przynajmniej na zdjęciach wyglądają identycznie. Moim zdaniem ta jest ładniejsza, bo ma biały wspornik kierownicy. No i kontrastuje z czarnym podestem. Tak, to się naprawdę bardzo, bardzo fajnie prezentuje. Może od razu słów kilka o tym, co w zestawie, no bo oczywiście coś być musi. Mamy hulajnogę, mamy ładowareczkę, zasilacz tutaj, no i mamy oczywiście instrukcję obsługi, a ta może się przydać, bo trochę elementów tutaj hulajnoga interesujących ma. W znacznej mierze wykonana z metalu, jeżeli chodzi o obudowę. Naprawdę jest to solidna obudowa i powiem wam, że też solidne są te elementy, które tutaj nam łączą podest ze wspornikiem, co znaczy, że po pierwsze nie powinny szybko się wyrobić, a naprawdę sporo na tej hulajnodze jeżdżę. W dodatku też jeżdżę po różnych terenach, a mianowicie jest to kostka, czasem jakiś krawężnik przypierdolony, jest to asfalt, czasem z tego asfaltu trzeba zjechać i nie zauważyłem po tych, no już kilkudziesięciu, myślę, jak nie więcej, kilometrach przejechałem, kilkuset może nawet już, jakby tak zliczyć wszystkie te trasy, które, bo ponad 100 to już prawie, że kilkaset, te trasy, które przemierzyłem, no to nie widzę tutaj żadnych luzów, nie widzę, żeby coś się w tej obudowie wyrobiło. No trochę denerwuje mnie to, że podest się strasznie brudzi, ale to jest normalne, bo to jest papier ścierny, żeby nam się dobrze nogi trzymały. Tak samo jak na deskorolkach. Może jakimś fajnym byłoby tutaj motywem zrobienie gumy, takiej, żeby to trzymało, może wtedy łatwiej byłoby wyczyścić, ale nie wiem, czy wtedy gorsze trzymanie by nie było, nie? A wiesz co, widziałem, że są deskorolki, które można składać, nie? Czyli masz tą wierzchnią warstwę, można dokupić, być może tak deskorolki, samo ale to jest hulajnoga, nie? Właśnie dlatego chciałem powiedzieć, że być może tak samo będzie z hulajnogami, że gdzieś w sieci czy na AliExpress dostaniemy taki papier ścierny i będziemy mogli sobie po prostu ten zerwać albo na ten nakleić. No, ale w sumie to myślę, że tutaj to każdy mógłby sobie wyciąć odpowiednią gramaturę, tak, i sobie nakleić tutaj, jak się już zużyje. No ale no to jest ten element, który jest oczywiście jasny. Powiedzmy słów kilka o wymiarach. Mamy tutaj 98,5 cm długości, 41 cm szerokości, ale tę szerokość robi nam oczywiście kierownica, no bo podeścik jest dużo węższy na oko, około, ja wiem, 15 cm mniej więcej ma. Może nawet nie. Myślisz? No tak, no wystarczający, żeby się stopy zmieściły. No i wysokość 105 cm, a zatem myślę, że spokojnie i delikatnie wyższe osoby powyżej 180 cm wzrostu mogą jeździć na tej hulajnodze. Niższe też. I waży, słuchajcie, w okolicach 10 kg. Dzięki temu, że jest to hulajnoga, która właśnie waży 10 kg, która gabarytowo jest najmniejsza w ofercie Yugo, to i kobitki mogą sobie ją spokojnie, jak tam gdzieś do biura jadą, do pracy, pod paszkę wziąć i zanieść. No my narzekamy często, że 10 kg to już dużo, ale to oczywiście taki żarcik zawsze jest. Słuchajcie, jeżeli chodzi o te elementy, które znalazły się w tej hulajnodze, no to oczywiście o podejściu już mówiliśmy. Mamy też stopkę. To jest fajne, że możemy sobie ją postawić i nie musimy tylko składać i kłaść. Mamy hamulec nożny, który jest też jednocześnie błotnikiem, no ale jak chcemy sobie wolniej zahamować, to wtedy wciskamy i hamulec będzie automatycznie nam tutaj zwalniać tę hulajnogę. Jeżeli nie chcemy, no to mamy też hamulec EABS, on się chyba nazywa już na kierownicę, on jest zdecydowanie bardziej hardkorowy. Mamy 6,5-calowe koła, fajne felgi, fajnie wyglądają, nie wiem, u ciebie chyba tylnia, to się inaczej. Tylnia i przednia jest zabudowana taka. Okej, okay, dobra. No bo wygląda jak w projekcie Maska, w tej ciężarówce. Dokładnie, z tyłu natomiast mamy już tutaj felgę. Tak można powiedzieć, felgę, która przypomina nam takie samochodowe. No i oczywiście gumowane opony. Jest światło, no nie jest to światło stopu, bo ono się świeci ogólnie, jak się hulajnoga porusza, ale dobrze, że jest żaróweczka z tyłu, bo jak w nocy jedziemy, no to widać nas, że jakiś tam pojazd się porusza. Tak jak mówiłem, mechanizmy naprawdę bardzo dobrze tutaj, solidnie zostały przygotowane. Te śruby dobrze trzymają, nawet jak osoby trochę większe niż sugerowana tutaj waga, ale powiem wam, że generalnie mamy tutaj 6,5-calową hulajnogę, a spore maksymalne obciążenie, 120 kg. To jest naprawdę solidnie, muszę powiedzieć. My z Burzykiem przy naszych 90
paru kilogramach żeśmy wchodzili, no i osiągaliśmy prędkość maksymalną na poziomie 23 do 25 km na godzinę. I to jest maks. 25 to jest, słuchajcie, maks, więc... Przy 90 paru kilogramach. Także no tutaj tylko, myślę, że... Tylko jest... wiadomo, że wydłużała się linia, w której musieliśmy uzyskać tą prędkość, bo tobie szło to znacznie szybciej, no ale tam z 15 kilo różnicy między nami jest. No ja w okolicach 80 uważam. Czasem 81, czasem 79, więc no jest faktycznie parę kilo różnicy i to już się przekłada na przyspieszenie tej hulajnogi. Jeżeli chodzi o zabudowanie tego pod wspornikiem, czyli zabudowanie koła, tutaj też mamy błot. Tutaj już pewnie znalazło się trochę elementów, dlatego to jest zabudowane, które będą napędem tej hulajnogi, no bo w podeście możemy mieć akumulator, mi się wydaje, a raczej baterię, bo też jest, zobacz, jest tak tutaj to wybrzuszone, ale też nie ma problemu, żeby pod jakieś tam krawężniki podjeżdżać, żeby coś... Tak, bo to wszystko jest pokryte metalem. Tak, tak, solidnie, naprawdę solidnie. Idziemy sobie do góry, tutaj oczywiście ten wspornik biały. Patrząc na te pierwsze hulajnogi, które mieliśmy i różne z nimi przygody, no to zdecydowanie, jeśli chodzi o budowę tych nowych hulajnóg, no to są postępy niesamowite. Przez jakiś czas ogólnie hulajnóg nie testowaliśmy, bo się zraziliśmy do tego segmentu pojazdów, testowaliśmy różne inne pojazdy. Idziemy wyżej. Tutaj mamy odkręcane manetki, bo hulajnoga oczywiście przyjeżdża do nas złożona, żeby można było zapakować ją do kartonu. Mamy oczywiście hamulec ten EABS przy lewej manetce. Trzeba być przygotowanym na szybkie hamowanie. Przy prawej manetce mamy gaz, czyli przyspieszenie. Mamy też gniazdo ładowania, mamy wyświetlacz, który za chwilę omówimy. Oraz włącznik się na nim znajduje. Tak, włącznik się na nim, dlatego mówię, że za chwilę omówimy. Z przodu natomiast mamy, słuchajcie, lampkę LED i powiem wam, że ta lampka naprawdę bardzo dobrze oświetla. Tak, przysporzyła nam zagłostek i to nie małych, bo tu jest taki jakby przycisk wciśnięty do środka z taką lampeczką. Tak, że niby to jest ten przycisk, który włącza światło. Napisaliśmy do Jugo, że panie, coś pan tutaj nie tak jest. No i powiedzieli nam, że faktycznie będą to poprawiać w kolejnych modelach, że na pewno nie, będzie to lepiej oznaczone, że nie będzie takiego przycisku, który nam sugeruje, że go trzeba wcisnąć, bo widzę, że poprzedni testujący już wcisnął i on tak został. A my się też w jednej hulajnodze na to złapaliśmy, też wcisnęliśmy i mówię, dzwonię do Jugo, mówię, panie, zepsuto mi żeś pan dawno, nie działa światło. Się okazało, że światło jest gdzie indziej, ale to też zaraz wam pokażemy. Bardzo dobry chwyt, pewnie się trzyma. No to także myślę, o no dobra, to jeszcze powiedzmy może faktycznie 6,5-calowe koła, prześwit 65 mm, maksymalny kąt nachylenia 15 stopni. No i to myślę z takich informacji powinno wam już wystarczyć. Ładna, solidna, cięższe osoby mogą jeździć i nic się nie działa. W Jugo z Kubi 6,5 cala mamy podświetlany wyświetlacz, więc i w dzień i w nocy będzie wszystko widać elegancko. Mamy trzy przyciski. Środkowy odpowiada za wyłączenie, włączenie hulajnogi. Chwilę musimy przytrzymać, żeby to zadziałało. Mamy też przyciski od biegów. Do góry trzy biegi do przodu, w dół trzy biegi do tyłu. Też oczywiście pokazuje nam to m.in. dystans, który będziemy przebywać, jakieś tam maksymalne kilometry, które przejechaliśmy. Stan baterii jest widoczny, więc też dobrze, że ten podgląd na bieżąco jest. I słuchajcie, tak jak mówiłem, mamy tutaj możliwość uruchomienia też lampy, raczej oświetlenia. Przytrzymujemy ten górny przycisk i wtedy światło się włącza. Widać, że ledziki działają, ale też słuchajcie, na wyświetlaczu pojawia się informacja o tym, że mamy, jak w samochodzie, zobacz. A wyłącz? Wyłączam. Jeżeli jesteśmy w tym miejscu, to jeszcze wspomnijmy o samym podejściu i ułożeniu stopy. Moja 43, rozmiar 44, jeżeli chodzi o buty maksymalnie. No i zobaczcie, tutaj możemy się spokojnie ustawić. No teraz ciężko będzie mi się równowagę utrzymać, ale myślę, że i większe stopy też na lajcie tutaj się ułożą. Zwłaszcza, że nie stawiamy przecież stóp tak na hulajnodze, tylko trochę pod kątem, więc i jakoś ten środek ciężkości powinno się złapać. Jak się na tej hulajnodze Jugo jeździ? Bardzo dobrze. Przede wszystkim, tak jak Acon już wcześniej wspomniał, faktycznie deklarowane obciążenie tutaj pokrywa się z rzeczywistością, no bo jak już ktoś się do stóweczki zbliża, to i tak może jechać na nim 25 na godzinę na asfalcie oczywiście, w pełni naładowanej baterii, no bo też muszę wam powiedzieć, że jak bateria spada do około 30%, jak jest chłodniej, a wracałem ostatnio, naprawdę było zimno i bateria już spadła, no to wtedy prędkość maksymalna do 15-16, nawet na tym trzecim biegu. Widać, że już tutaj system jakby ogranicza nam, żeby dojechać.
żeby przede wszystkim. Ale mimo wszystko możesz odciąć zasilanie i dalej napędem nożnym. Tak, no można napędem nożnym się doczłapać jakoś. To jest przewaga hulajnóg nad tymi innymi pojazdami, jak hoverboard, no deska elektryczna jeszcze jakoś tak, ale te hoverboardy, monowheele, inne różne pierdupile, no to niestety na nich, jak już ci padnie bateria, to jesteś we dół. A tutaj jak ci padnie, to jeszcze możesz się doczłapać. No będzie trochę ciężej niż wiadomo, jak sama hulajnoga jeździ, ale trochę gorzej. Tak jak mówiłem, ta hulajnoga bardzo dobrze sobie radzi na różnych powierzchniach, niezależnie od tego, czy to jest kostka, czy to jest asfalt. No na asfalcie wiadomo najlepiej, bo tylko na asfalcie może rozwinąć te maksymalne prędkości. Mamy tutaj trzy biegi. Jedynka, dwójka, trójka. No i w zależności od tego biegu oczywiście mamy tutaj ograniczenie, jeżeli chodzi o prędkość maksymalną. Na pierwszym biegu to jest do 8 km na godzinę, na drugim do 15 km na godzinę, no i na tym trzecim do 24-25 km na godzinę. To jest dobre, bo czasami, jak wiesz, ktoś może na początku swojej przygody jest trochę mniej ogarnięty, jeszcze się uczy, no to faktycznie jakby na trzecim biegu ruszył, no to mógłby się czuć zszokowany. Mimo wszystko jednak jest to dużo bardziej intuicyjne, aniżeli te inne pojazdy elektryczne, tak, które wymieniałeś wcześniej. Zdecydowanie tak. Mamy też tutaj funkcję tempomatu. Jak już sobie ustawimy na jakimś tam konkretnej prędkości, mamy długą trasę do przebycia i nie chcemy często zmieniać biegów. No i co? No to też przede wszystkim dobrze sobie radzi z jakimiś tam podjazdami. Wiadomo, jak jest większa górka, no to ta prędkość będzie spadać, ale też jakoś tam podjedziemy, więc nie zawsze musimy z tej hulajnogi schodzić. Bardzo wygodne jest składanie, mianowicie ten mechanizm, który tutaj mamy, nogą tylko naciskamy, składamy hulajnogę, możemy sobie jeszcze gdzieś tam w zestawieniu, możemy sobie dokupić torbę, żeby też może jakoś tam wygodnie było przenosić, ale jak tę hulajnogę złożymy i złapiemy ją za ten wspornik, to też możemy spokojnie... To ona jest automatycznie rączką do noszenia. Tak, automatycznie jest rączką i też możemy szybko, wygodnie przenieść. Ładuje się, słuchajcie, przez około 3,5 godziny ta hulajnoga przy pomocy tego zasilacza i jest w stanie przejechać do 15 km maksymalnie, ale 15 km jest w stanie przejechać, no tak myślę, bardziej na tym drugim biegu, bo na trzecim biegu do 11-12 km maksymalnie. Ja przemierzyłem tą hulajnogą, słuchajcie, około 10 km, z czego część to był asfalt, część to był chodnik, część to była kostka. Wiadomo, że ta prędkość tylko na asfalcie była maksymalna, później spadała, no bo na kostce już automatycznie jedzie w okolicach 19-18 maksymalnie. No i jak wróciłem do domu, to byłem na granicy jednej, dwóch kresek. Pięć kresek jest. Czyli tak dwie piąte baterii zostało. No, troszkę zostało. Jeszcze jak jechałem w tamtą stronę, było ciepło, jak wracałem, było chłodno, więc też te temperatury wpływają na żywotność. Więc... Możesz mnie nie zaczepiać? No, rek się tutaj zaczepia. Więc ta deklarowana 15 km przez producenta jest spokojnie do osiągnięcia w sprzyjających warunkach, a tak to myślę, że 10-12 km osiągniecie. No wszystko zależy też oczywiście od masy, bo jak będzie jeździła leciutka osoba, która waży w okolicach 50 kg, no to wtedy wiadomo, że nie ma się co nawet przejmować. Swoją podróż zawsze muszę zaczynać na trawie, jeżeli nie chcę nosić hulajnogi i na niej też da się jechać. Tylko jedziemy teraz maksymalnie 10 na godzinę i po kamieniach, zobacz. O, ja jadę, jest, udało się. I trochę pod górkę. Nie wspomniałem nic na temat czegoś, co jego nazywa bezpiecznym startem, a mianowicie, że żeby ruszyć, musimy się odepchnąć najpierw. Nie jest tak, że wsiadamy i... Naciskamy i wyrywa nas z kapci. Tak, i wyrywa nas z kapci. Nie ma takiej możliwości. 250 watów to jest moc tej hulajnogi, bo jeszcze też o tym nie wspomniałem. I nie powiedziałem rzeczy najważniejszej. Ceny. Bo to na koniec. Komar. Właśnie teraz. Tysiaka kosztuje ta hulajnoga, szeroko jest dostępna w polskich elektromarketach i ja myślę, że to jest naprawdę w porządku cena. Mhm. Ja ci powiem, że bardzo mi się podoba ta hulajnoga. Jak za tę cenę, tym bardziej jeszcze. Spokojnie dojedziemy, nawet jak troszkę dalej mamy. Ja na pociąg dojeżdżam i też nie ma żadnego problemu, potem do pracy, ładuję w pracy i wracam. Możemy też jeździć spokojnie w nocy, bo po pierwsze oświetla drogę przed nami, po drugie nas widać dobrze i z przodu i z tyłu. Ale wtedy już lepiej mieć ze sobą kamizelkę. No tak, zdecydowanie lepiej już mieć ze sobą kamizelkę, tak czy siak, żeby jeszcze lepiej widocznym być. Wygodne składanie, wygodne przenoszenie dzięki temu, że nie jest zbyt ciężka. Słuchajcie, no naprawdę śmiało wam możemy tę hulajnogę Yugo Scooby 6,5
cala polecić. W ogóle w specyfikacji widziałem wersje kolorystyczne biała-czarna, ja tylko białą widziałem w ogóle w sklepach. Może czarna też jest, ale jak już coś, to bierzcie białą, bo jak sami widzicie, bardzo się to nie brudzi, łatwo to zczyścić, a naprawdę dzięki temu jest jeszcze nowocześniejsza. Reksio, może wskoczysz, pojeździsz trochę. No, i to jest takie fajne, bo to wygląda jak struktura taka położona, dokładnie. Takie malowanie proszkowe. Tak, dokładnie tak. Pewny chwyt, uczciwa cena, spoko zasięg i maksymalna prędkość. No powiem Wam, że naprawdę tutaj absolutnie jedna jest tylko rzecz, ale jeżeli Hugo powiedział, że to poprawi, będziemy sprawdzać i trzymać ich za słowo, to jest uruchamianie światła, a mianowicie to, że ten przycisk pod, no to trochę pomyłka, że coś takiego jest. Już lepiej, jakby to było całkowicie zabudowane. Tak. Myślę też, że jakimś tam minusem dla niektórych osób może być trochę za mały zasięg, bo jednak są na rynku hulajnogi, które oferują nawet powyżej 20 km zasięgu, a są też takie, które umożliwiają przejechanie 30-40 km, no ale oczywiście są większe gabarytowo, mają większą moc, a tutaj jednak mamy te naprawdę dosyć kompaktowe wymiary, wagę, która spokojnie pozwala nam przenosić tę hulajnogę, nawet jeżeli jesteśmy drobną blondynką. Też zapewne są osoby, którym będzie brakować aplikacji mobilnej. W hulajnogach Xiaomi na przykład jest całkiem rozbudowana, ale to jest dodatek. Mi akurat nie przeszkadza, że nie ma aplikacji. Poza tym naprawdę kawał bardzo dobrego sprzętu. I dla młodszych, i dla starszych, i dla mniejszych. Tak naprawdę na każdą kieszeń, bo ja sprawdzałem ceny hulajnóg, no to tak naprawdę za tysiaka na Allegro patrzyłem. Tak więc za tysiaka na Allegro były jakieś no-name'y. Bo to, co było w nazwie wpisane, no to jak Xiaomi jakaś tam, nie? Mhm. A żeby kupić jakąś topową hulajnogę typu Xiaomi czy coś, no to musimy mieć ze 2,5 tysiąca. Tak, tylko że te Xiaomi są dużo większe, one są już chyba 10-calowe, a 8,5 cala to przynajmniej, więc też wiesz, bo Hugo też ma w swojej ofercie hulajnogi, które są 8,5 calowe. Nawet mamy jedną, ale jeszcze jej nie przetestowaliśmy. Czyli tamta będzie droższa, bo ma większe koła. Tak, ogólnie jest większa. Ogólnie jest większa, już kosztuje w okolicach 1400 zł, nie? Ale to i tak nadal nie jest jakaś wygórowana cena. Natomiast jeżeli chodzi o stosunek cena-jakość, to ta 6,5 calowa, słuchajcie, absolutnie w zupełności wystarczy. No wiadomo, że jak to się zwiększy gabarytowo, no to będzie szukał większej hulajnogi, ale i tak moim zdaniem do 120 kg, ponad setkę, nawet jak ktoś ma, no wiadomo, że nie grubo ponad setkę, ale ponad setkę, to może spokojnie też sobie taką hulajnogę długo kupić. Zobaczymy, jak będzie, wiesz, jakby było przy większej masie z tą wytrzymałością, nie? No bo tutaj jednak głównie jeździ Bogusia i ja. Bogusia waży w okolicach chyba nawet mniej niż 50, ja w okolicach 80, no to raczej nie ma aż takich mega obciążeń. No ze mną ma większe obciążenie na co dzień. You go Scooby. Scooby-Kubi-Kubi-Kubi-Kubi-Kubi-Kubi-Du. 6,5 cala. Fajna hulajnoga, śmiało możecie się nią zainteresować, jeżeli takiego pojazdu szukacie na dojazdy różne przeróżne. Z Wami dzisiaj Doman. I Jadson. Dzięki za uwagę. Cześć. Do zobaczenia. Scooby-Kubi-Kubi-Kubi-Du. Adson pobiegł po kasztana, a Burzyk zbliża się na hulajnodze. Czy Adson trafi go kasztanem? Cóż za gracja przy biegu, przy sprincie, dobiegł, zma kasztana. Zbliża się Burzyk. Przyjął pozycję aerodynamiczną. Nie założył dzisiaj dlatego czapki. Ale akurat samochód będzie jechał. Chyba samochód go uratuje. Samochód go uratował. Wydaje mi się, że przy tej pozycji aerodynamicznej z idealnie wygoloną głową 26 km osiągnął, nawet więcej niż pokazuje.